W tym wideo omówię Ci ciekawy problem, kiedy bezpośrednio po badaniach w WOMP za alkohol słyszysz o wyniku pozytywnym, wychodzisz uradowany, a po paru dniach przychodzą Ci do domku orzeczenia, ale negatywne. I cóż może być przyczyną takiej sytuacji? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i przeczytam Ci list z rozpaczonej żony kierowcy. Witam, mój mąż odbył jednego dnia badania lekarskie w WOMP. Z podbitych i zaakceptowanych orzeczeń lekarskich został mu ustalony drugi termin na badania psychologiczne. Mąż oczywiście się na nie stawił i wychodząc z gabinetu po dwukrotnym zapytaniu o wynik testu otrzymał informację, że zdał. No, usłyszał to, czy jakby to powiedzieć, zobaczył na własne oczy. Po dwóch dniach przyszły decyzje, przyszły oczywiście pocztą za potwierdzeniem odbioru do domu i okazało się, że obie są negatywne. Dzwoniąc do WOMP jako żona pacjenta, nie uzyskała informacji, gdyż jak stwierdzono, nie zostałam do tego upoważniona, pomimo iż upoważnienie na mnie przez męża zostało tam podpisane. Nie zostały ani mi, ani mężowi udzielone żadne informacje, czemu tak się stało. Pani tylko poinformowała, iż mąż wychodząc z gabinetu, został szczegółowo poinformowany, iż nie zdał i że zostały mu udzielone informacje, co dalej robić. Mimo to, iż na pewno się tak nie stało. I nie wiemy, co robić dalej. Telefony z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy no, nic nie dają. No, nawet mąż nie może uzyskać informacji, czego nie zdał, bądź co było powodem negatywnej decyzji. A wydaje mi się, że taką informację z przyzwoitości powinien uzyskać. Będziemy pisać odwołanie, ale czy ponowne badania będą wykonywane w tym samym ośrodku? Czy można je zrobić w innym? No, co jeśli skierowania na badania zostały w WOMP? No, co tak naprawdę powinniśmy zrobić? Nie będę tutaj omawiał sprawy odwołania. Jest to rzecz techniczna, załatwia się. Czy musisz to załatwić poprzez placówkę, w której to negatywne orzeczenie zostało wydane, tam się zwracasz, a oni już wiedzą, co robić i kierują Cię do następnej instancji. Natomiast ciekawszym jest problem, dlaczego mówią jedno, a robią drugie, prawda? No przecież nawet jeżeli dostałeś takie negatywne orzeczenie, no chciałbyś wiedzieć, czemu jesteś ten zły, dlaczego oblałeś, no i co robić ewentualnie, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. A tu wszyscy nabierają przysłowiowej wody w ustach. Są grzeczni, mówią Ci dobre rzeczy, cukrują, a robią swoje. Zastanawiałem się nad tym przypadkiem i taką najbardziej prawdopodobną przyczyną jest po prostu brak szybkiej oceny testów zaraz po ich wykonaniu. Oczywiście psycholog dla świętego spokoju spławia Cię, czy spławia innego kierowcę, mówiąc mu jedno. A oczywiście negatywne orzeczenia zostają wysłane pocztą i odchodzi konieczność powiedzenia tego komuś twarzą w twarz. Czyli, jak zauważyłeś, nie chcą po prostu stanąć twarzą w twarz z trudnym klientem, który od czasu do czasu się trafia. No, logiczne, że jak staniesz twarzą w twarz z psychologiem, no będziesz się chciał dowiedzieć, czemu Ty jesteś taki zły, czemu te badania psychologiczne, czy tam jakieś inne, wyszły źle. No i co oczywiście powinieneś zrobić, aby się poprawić. Pamiętam z lekcji historii, że w starożytnej Grecji istniał zwyczaj zabijania posłańca przynoszącego złe wieści. No i być może w danym WOMP-ie mieli podobne sytuacje awanturującego się klienta. No więc pewnie chcą tej powtórnej sytuacji uniknąć. No, jest bardzo prawdopodobne, że zaraz po badaniu wynik był już znany. No, jacy ci psycholodzy są, tacy są, no, ale sądzę, że już po zwykłej rozmowie z człowiekiem widać, czy ktoś tam się nadaje do prowadzenia pojazdów, czy nie. No, często jest mimo wszystko tak, że psycholog młody, czy mało doświadczony, przykłada nadmierną wagę do testów, czyli jeżeli tam w teście nie wyjdzie Ci dobrze, to nie masz szans. No ale no mimo wszystko wydaje mi się, że też mogło być, że wynik był znany, ale mimo wszystko nikt nie miał odwagi przekazać Ci tych złych wiadomości. Natomiast jaki z tego praktyczny wniosek?
Dla mnie bardzo prosty, że dopóki nie masz wyniku na papierze, to raczej nie możesz być niczego pewien. No, jeżeli tego wyniku nie chcą ci wydać od razu, to również niezbyt dobrze wróży. Pamiętam, że jedna sieć komórkowa nawet reklamuje przesyłania takich trudnych wiadomości, szczególnie o rozstaniu tam dziewczyny z chłopakiem, czy odwrotnie SMS-em, również aby uniknąć konfrontacyjnej sytuacji. No paradoksalnie być może jest dobra metoda jednego z polityków, że nosi przy sobie jakiś dyktafon czy voice recorder i nagrywać wszelakie sytuacje ze swojego życia tak, aby potem mieć dowód, że tam pani w WOMP-ie czy tam w innym urzędzie mówiła jedno, a zrobiła drugie. Tym niemniej w ten sposób może dojść do jakiejś paranoicznej sytuacji, że człowiek z człowiekiem będzie się bał pogadać, powstanie jakaś nowa mowa w obawie, że tak powiem, zostanie nagrany i podpierdolony przez drugiego tam jakiegoś swojego przyjaciela czy innego. Także no, paranoja totalna. Na tym kończę. Jeżeli to wideo ci się spodobało, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało ci jakiś problem, oczywiście udostępnij je na swojej stronie internetowej, na portalu społecznościowym, Facebooku czy czymś podobnym. Jak chcesz więcej takich materiałów, oczywiście musisz koniecznie dokonać subskrypcji, już nawet teraz. Linki do subskrypcji są powyżej, poniżej tego wideo, mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Dla interesujących się bardziej tematem, musisz wiedzieć, że najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej psychotestykierowców.pl i tam wpadnij poprzez link w opisie do tego wideo. Możesz też opisać swój problem w komentarzach pod filmikiem. No ja oczywiście odpowiadam w ramach swoich możliwości wolnego czasu. Możesz też wysłać na maila, ale jestem tak zawalony mailami, że nie spodziewaj się jakiejś odpowiedzi wcześniej niż po miesiącu. Jestem po prostu zawalony, a staram się odpowiadać w kolejności przyjścia tych wiadomości. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. No a tak na marginesie. Jak sięgam pamięcią, mówienie jednego, a robienie drugiego jest naprawdę powszechne w życiu takim codziennym. No, zastanów się, czy tak naprawdę ci nikt wcześniej nie pocukrował, aby potem zrobić swoje, jakoś cię wykorzystać. Na przykład, no, pożyczyć parę groszy na wieczne nieoddanie. No, ja na to nabieram się od lat, dłużnicy mi się śmieją w nos. No, powiedzmy, czy przed jakimiś wyborami politycy ci nie obiecują złotych góry, złotych jajek, no tylko po to, abyś ruszył ten swój tyłek sprzed telewizora i na nich nie zagłosował, czy zagłosował. No, nabierasz się na to z uporem maniaka, przynajmniej od początków nowej demokracji. Pamiętam taki stary kawał, jak szedłem do wojska, na bramie koszar był transparent. Witamy was, a na odwrocie ktoś tam dopisał. Mamy was, prawda? Mamy was. Także tym optymistycznym akcentem żegna cię Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.